że nawet jeśli jest zmniejszenie, to jest zwycięstwo open mic'a, ponieważ jednak zmniejszenie też ma swoją wagę, nie? Udaje takiego jednak konferencjera, który znowu zaczął jechać równo po bandzie w kabarecie. Muniak zrobił jakiś jam session, coś tam, nie? I ten koleś coś wyskoczył, no i musiałem go niestety obrazić przez mikrofon. No i mówi, że tak nie mogę robić, a on mówi, że nie wiem, nie? A czy ty wiesz, co to jest polot? Czy wiesz, jaki jest czasownik od polotu? Polecieć. Życzę wam tego właśnie. Brawo! Brawo, to było bardzo dobre, Elba, bardzo dobre. Ja będę o tym myślała 3 dni teraz. Powinieneś wyznaczyć kogoś, Elba. Właśnie, gdzie jest Lamprecht? Kurwa, na Piotr Lamprecht. On ma swój imię. Półtora litra. Ominęliśmy tam różańce czy coś dzisiaj? Nie. Tęczowy różaniec. Słuchaj, czy opowiadałem ci o swoim pierwszym spotkaniu w życiu z Lamprechtem? Ono było epickie, prawie całe. Słuchaj, wyobraź sobie spółdzielnia Ogniwo. Czysto. Prawie szlachetne punkty. 2 dni przed Wigilią. Nikogo nie ma. Tylko... Ja nie chcę dużo. Ja nie mogę dużo zrobić. Weronika się i nagle to się nagrywa teraz ciągle? Cały czas? To potem coś powiem. Ja to wiem, to wyszło. To jest właśnie mocne. Takich kurcze stroje, jakiś piękny, takich wiesz. Wykrochmalony. Wyznaczkowy. Musimy się zastanawiać, żeby no wiedzieć, że nie. Chodzi ten i tak patrzy po tych książkach, po tej. Ladze stęczą na ścianie. Duży silny. Tak. Czy to jest krakowska figia krytyki politycznej? Elektrownia. Piwko? A ja mnie jakiś, wiesz, głupawka mi włączyła, bo tak pięknie wyglądali tych wyprasowanych... Słuchajcie, mikrofon jest wolny, można... W tych wyprasowanych w ogóle ubiorach, że mój tak... Tak, wiesz, miałem wtedy długie włosy, w jakichś takich, wiesz, łachmanach, stałem za symbalem, mówię tak. A ksiądz to prawdziwy, czyli to przebrany, nie? A Lambert tak, prawdziwy, prawdziwy, nie? A Weronika mówi, nie, nie, to nie to nie wygląda, to taka spółdzielnia pracy, nie? A Lambert wtedy mówi tak. A tak, wiem. Moja mama też jest zaangażowana. Spółdzielnie socjalne to bardzo potrzebne dzieło, szczególnie w dziedzinie pomocy osobom wykluczonych. I tak spojrzał mi w oczy i mówi, i głęboko wykluczony. Nie miej nerwicy. Ktoś tu siedzi, ale może malarz. To nie było. Mało kto przeczytał. Wiesz co, i tam Mara właśnie zabudował kolejkę wieśniową. Tak, przez Facebooka, zasłonięcie przez Facebooka. A może Matwiejczyk by coś przeczytał? On to jeszcze jest? Albo ktoś przeczytał bez książki Mama, ale Matwiejczyk też ma jakieś książki. Coś ci będzie nie ma. To było obraźliwe osobiście. I on wtedy mówi... Pierdoły tata. Dobrze, dobrze, bo ja bym nie tu przenieśli z Warszawy, zaujał ja po co no ale ludzie no i zwiedzam jakby obchód swojej nowej mamy. A może tak powiedzieć? Tak. Zostawił nam najpierw wszystkie obrazy. A jak obrazy. Tak zabronić? A później po tej, wiesz, swojej sutanny wydobył, proszę bardzo, to jest moja wizytówka. To taki moment jest zamieszki, jakby zastanowienia. Szybkim ruchem sięgnął znowu po tą sutannę. A to jest mój tom wierszy. No, to jest jedno oczywiście. No kurwa, jak zepsałem.
to było moje pierwsze spotkanie z projektem. Bo ja eksperymentuję z takimi kurwami pasami. A ja pracowałem na tym, co ja nie mam Czy ktoś chciałby wystąpić jeszcze? Może tutaj? Ty! Ja już byłem. Chcemy, żebyś czuł. Ja nie słyszałam. Ja byłem dzisiaj już 3 razy, naprawdę. Marcin, proszę cię, bądź jeszcze raz. Nie, nie. Proszę cię, zrób jeszcze raz na mnie. Nie, nie, nie. Asiu, może ty, co? Nie, ja już byłem 2 razy. Ja byłem 3. No coś ty, no zróbże jeszcze taki naprawdę na mnie. Zrób mi jeszcze. Tak, Podlaski, będę na mnie. Proszę cię, proszę cię. Zadanie ci tam takie. Przeczytaj wiersz, który chciałeś promować swoją nową książkę. Dataistyczna służba instytucji. Tak, nie ma. W sensie nie mam przygotowanego. Nie ma przygotowanego pojemu. Kopci madam wymyśliłem. Kopci madam. To co, ktoś chciałby? Kopci kopci madam. Aleksandra Muńska, zapraszam. No, dobrze, kobieta wyszła, okej. Ja jestem pierwszy raz, nie chciałam dostać całkowicie bez słowa, bo cały spacer przeszłam bez słowa. Bardzo słusznie. Autoimmunizacja. Wszystko, co dobre, zostaje w rodzinie. Przedpokoleniowy drift genetyczny po trzeszczących stawach. Aż zarumieniły się policzki. Wyssałam bunt z mlekiem matki. W efekcie komórka dobry, zły policjant. Jestem kobietą w wieku rozrodczym. Groziłam, że się zajebie. Wykrakało się. Dziękuję. Ja nie wiem, ja mam wybiórczy odbiór, ale bardzo dobry feministyczny wiersz. No. Tu tam nie gramy muzykowo i tak gdzie się dyskusją na to, jak się zniszczało, no. To jest takie coś, że ten Michael jest sekunda, proszę. Czy ludzie mogą być wysłuchani? Tak. Ewenka, wychodzisz z wierzy? Nie, 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 no, no wychodzi, czytaj. Jezu, jest na 105 osób, przełam się. Nikt mi się nie chce. Wyjdź i czytaj. No może jako ten, jako support. Bardzo dobrze, jako support wejny bardzo dobrze podoba. Porządny kolega, szukaj wiersza, żebyś wyszła po miłości. Joanna taki no już by, jak się już pojawiłam, to już coś po prostu staram się tutaj uporządkować. To już nie, ale będziesz się zaskoczyć i klęczyć na grochu, jak nie przeczyta. Nie, nie, Ewenka, masz wolność. Możesz też nie przeczytać, ale to jest nieprawda, że nie chcę. Teraz jest dobrze, nie ma COVID-a, wszyscy se poszli, jest nas tylko 7 osób z COVID-em. Ale nie, wiem, że może. Matwiejczuka wyprzeczył. Mam się, wiem. Tak, kto dysponuje Matwiejczuka, Tomek? Chyba miał, bo też czytał, ale chyba tam położył, tam leży. O! Czuję się ok! Oznajmia mechaniczny głos. Trochę straszący, jeśli dosłownie przed chwilą wysypało człowieka z wywrotki snu. Przez 8 dni byłem jednocześnie i szparą, i karmapą, ale teraz czuję się ok. Ok to w tym przypadku pojedyncza sylaba. Można się trochę przestraszyć, dopóki nie okaże się, że to przyjaciel wysłał esa,
przez pomyłkę na stacjonarny z pawilonu 6A przy ulicy Babińskiego, gdzie dochodzi do samopoczucia ok. Po 8 dniach niejakich zawichrowań reszta następuje automatycznie. Algorytmy i przekaźniki przechwytują ESA i bez pudła dostarczają go na stacjonarny, uspokajając tym oto skrzeczącym głosem starej czarownicy, że przyjaciel czuje się ok. Jestem zachwycony. Brawo! A to był super dla Eweliny. Tak. Ewelina, dawaj, Ewelina! Jesteś teraz sobie przyjaciół na pisałaś na ścianę, to teraz do mikrofonu. Nic nie możesz spieprzyć. Rób co chcesz. Możesz Matwiejczuka poczytać na rozgrzewkę. No, no. Ale na pewno wyjdzie. Dawaj. A już znam telefon. Ty masz teraz gdzieś właśnie. Mamy... No, ona... W ogóle mam telefon. Daj afrykańskie korzenie. Daj mi żyć, bo nie wiem, gdzie mam telefon. Jest to mój telefon? Nie wiem. Tak? Do mikrofonu, do mikrofonu. Obniż to. Musisz go obniżyć. Nie, tylko. O. Okej, jest? O, teraz. Dobrze. Zanim skończyło się lato, mądre dziewczyny miały gdzieś swoich chłopaków. Chodziły z koszami po wiśnie i rozkazywały mi kochać tak samo. Nierówno pod światło i włos rzadszy co roku. Inaczej mówiły, byłabym w tym samym miejscu. Jeszcze jeden! Zadaj Ewelina jeden! Jeszcze jeden! Nie ma jeden, to czeka do szkoda. No dobra, brawo Ewelina. Brawo. Okej, okay, brawo. No. I tak przełamujemy nasze nieznaczące lęki, Ewelinko. Ja mogę też Joanno przełamać? Przełam se jakże, bardzo dobrze. Przełamujemy se lęk prozatorski, wam przeczytam kawałek opowiadania. O kurczę, czekaj, to najpierw my też musimy przełamać, Leo. Nazywa się ciąg dalszy z poprzedniego numeru, bo to było w takim magazynie, co się nazywa Drobiazgi. To Zofia Bałdyga prowadzi z Katarzyną Majchrzak. Mogę, tak? Szaleństwo. Inna kobieta, drugie skrzypce, ale ten sam, co w metrze kontur nosa. Tak samo przymknięte oczy, długie dłonie, białe zęby odsłonięte w takim samym uśmiechu. Szaleństwo. Tylko trochę ciemniejsze włosy, jak w młodości. Szaleństwo. Szaleństwo. Jednak to samo życie w ciszy, w milczeniu, w pustce, w pełni zabawy, ekscytacja. Wszystko na E. Na E jak ekstaza, Piacja, eksterytorialność, emfaza, tam. Wysokie obcasy, zgrabne łydki, gorączka, szaleństwo. Przecież nigdy nie nosiłaś takich butów. Nagle ramiona, srebrna koncertowa bluzka, szaleństwo. Nie, oddech to inne ramiona, pamięć, twoje ramiona, sznur pereł. Nie, chyba takich nie nosiłaś. Znowu taki sam uśmiech. Szaleństwo. Wszyscy uśmiechnięci. Tamten muzyk, ciemnoskóry, blisko, tuż przy tobie, bardzo blisko, zbyt blisko. Białe, śnieżno-białe zęby i ten drugi, wysoki blondyn, postawny, dłuższe włosy, szlachetny profil, zupełnie jak twój mąż. Szaleństwo. W drugim antrakcie rozmawialiście. Szaleństwo. Nie podszedłem. Dobrze? Dobrze, to z pewnością szaleństwo, gorączka. Odpocząć, bilet lotniczy, wielki samolot, darmowe drinki, długi lot. Odpocząć. Lazurowy kolor morza. Odpocząć. Hanza. Ale to nie morze północne. Hanza, surf, hotel, wyjazdowe szaleństwo. Hika duma, Sri Lanka, inni ludzie. Niemiecka turystka, jasne włosy, równie piękne jak twoja twarz. Czy to już obłęd? Boże, to tylko szaleństwo. W ofercie znajdują się pokoje z łazienką. Spokojny sen zapewni państwu łóżko podwójne. Opcjonalnie dostępne są oddzielne sypialnie. Tylko tempo coraz szybsze. Allegro, ruchliwe, wesoło. Plaża jak twoje i białe włosy. Nie można się przecież powstrzymać. Rozmowa po niemiecku. Vivo, vivace, żywo, żwawo. Taki sam kontur nosa i czoło. Presto, bardzo szybko.
Presto vivacissimo, bardzo żywo. Plaża zupełnie jak twoje i zgrabne, długie nogi. Prestissimo, maksymalnie szybko, szaleństwo. Presto vivacissimo, bezpłatne wifi, ziemia, cząstki ziemi, okazje i zniżki na wyjazd. W czasie pobytu w hotelu takim jak Hansa Surf, w mieście Hikaduwa, zamieszkasz na plaży, 5 minut samochodem od atrakcji takich jak plaża w Hikaduwa i Rafa Koralowa. Butelka trzcinowego alkoholu, białe włosy w tle nad morzem. Prestissimo, szybko start. Przewrócona butelka alkoholu, bieg po plaży, twardy piasek, odbite stopy. Dobry, szybki bieg. Lepszy niż na peronie Ubano, skutecznie. Takie same włosy, taki sam bezdech, zupełna próżnia, szaleństwo. Niemiecka turystka, inna kobieta, szaleństwo. Wstyd, przeprosiny, słanianie się na nogach. Brak tchu, zupełny brak tchu, na kolana, łkanie, przeprosiny, szaleństwo. Dzięki. Ryba! Dzięki, dzięki. Ryba! Ryba! Przekonasz, to nie była Iryka w ogóle. Wcale nie jestem przekonasz, to nie był wiersz. Najpierw ty. Ja nie mam wiersza. Najpierw ja. Ja też nie mam wiersza, ale mam ogłoszenie. Jakbyście widzieli takiego starego, chujowego Samsunga, to ja gdzieś zapoziałam telefon, więc jakbyście widzieli taki brzydki telefon gdzieś leżący, to może być i dajcie mi to. No dobra, a ten zamaskowany mężczyzna na tobą czai się z książką. Hikaduwa. Antony Józef, przełożyła Teresa Tyszowiecka-Blask. Kop mulacie od pokolon w mule szufluj bambo szambo. Jego głos brumił hardo. No to skoczyłem w biały muślinowy skafander, obciągnąłem rękawy, zaciągnąłem drążki, czasnąłem włosy syriuszonym woskiem i gaz do dechy po orbicie antymatyczną Kongo Pam. Do to Tukan Bay, gdzie czekał Kane z kontrabandą, 6 gramów suszu, cebolety 3C, kiedy Kain rolował z plifa wielkiego jak Mozambik, owinięty w placek roti, otwarłem na oścież mózg, na przewiew z nosogardzieli, a byłem maksymalnie podjarany, śliniłem się na myśl, że wieczorem w Houdini zjawi się sam Joe Sam. Pognałem więc nabrzeżem, gdzie fetor flączych flaków fundował z furią fangę, frunąłem na balangę, wkleić się falangę, tę, którą od pokolan w mule szuflowała bambo szambo. Nagi wyspiarski funk polirytmicznie trykał się na styk, mlaskając, pląsając jak masaje. Hop, hop, doo, hop, bebop i hop, cup. Suba, kwantowa ścieżka basu tłoczy rytm, więc cny plebejski funk zwija się jak szlauch na dnie studni, dudni river w sercu, sercu tanc zbudy czern z werwą bryka w podskokach. Wow, jej, yeah, ów Saturnaliów, luz i grów. Asfaltą szedł do głów, na brylantynie łapiał ślizg, rozczochywali sobie frystem. Sound miał taki soul i swing, że jak uraga wzrywał. Dywan ciał, ciął jak konopny bicz, jak jobio dawał w płyt. Jak łopatek w że to był sam czarownie emotywny fan plastikowej trąbki, bad jego wolte na harmonologiczne nawiki na plec. Punciero, polską trawę do czasu, w sercu nigdzie mitycznie aflona. Ja mitycznie aflona, ja mam mała, ja mitycznie, ja mitycznie aflona, uciekę mitycznie, ja mitycznie aflona, ja mitycznie aflona. Teraz ty, Józefa. Świetne, świetne, świetne.
To jest przedział 26 Zaraz tu wraca. Petrela! Na 480. Ale Josefa, Josefa! Dawaj do tego! Ale w tłumaczeniu wiesz, hrabiny! Hrabina, ty człowieczka do nas! De blas! Ale Josefa! No to dawaj, dawaj, poczytasz. Tu jest konkurs czytania Josefa. Właśnie. A, chętnie. Czekaj no. Proszę Państwa, to nie jest łatwy tekst. Nie, nie jest. No tak, chętnie. Czy mogę poprosić szklankę wody? Będzie się szkupiło. Wody. Dostaniesz, ktoś tam poszedł. Znaczy, ja tu jestem już koszykiem, ale co mam zrobić? Jan Kowalski, ty będziesz następny. Ty będziesz następny. To jest trudne właśnie, to byłoby wyzwanie. Jak pan może po atakuncie coś takiego? Dobra. Naciskiem na picie. No akapicie to akapicie. Akapicie to dostać ksywa bicie. Coś się można napić. Czekaj, pójdę po tam. On są do nas picie. Woda dla prezydenta! Brawo, woda! Woda dla prezydenta! Ciągnij do końca rozmowu! Wal tą wodę! Teraz opluj nas! Opluj nas! Brawo! Rozpij! Na zdrowie! Popłynął ryba. Nie ma. To Piotr rejestrujesz ciągle? Ale ryba to popłynę wiadomo. No, że samo przez... Ryba lubi pływać. Ale tylko trzy razy. Wodzie, właśnie. Widzisz tekst? Świetny ten... pokusujmy to, żeby widzisz tekst, wystoczalne usta, skrany, potok, zabezpieczony usta, takie fazy. Madame szły protest, pogląda w dół, wysiada na zad, śniąc zacny skank, ostry świetle ultrafioletu, analizuje olią fajną, danowy kąpę. Znam Boga. Chlasta raz antyczny afroniusą. 45 oldschoolowych obrotów zrywa kapcie z nóg. Zrywa kapcie z nóg. No muszę to zaśpiewać, bo kurwa się kurwa. Była jakaś taka reklama, gdzieś tam ciepło, coś tam. To... Radiogram z filmem Puchera. Madame Benzyma Czarny w Bilince. Kaj, kada, jak uklopię, kopię, tupy. Was czas, świnowy, ujrzany, murzynty. Medne typki, elita, cyper, Alfonso. Fedora z nimi mają rondę, pistryki w przewikach z rodziowej skórki. Obrzynem za pazuchą krępi nowy gang. Pójmy supianki jak bez, jak poagiwią się pod przekrzywionym wzrokiem bulwastką soł bambusów. Obłudni erekcyjni, którzy trzymają polecki przynos. Tymczasem moko tu wstrzali, tarabanił się po schodach na górę z megafonem, mopem i segregatorem. Stary wyga rządził hołdnymi z twarzą pokarzysty. Fizyc barwy melasy, jak z grubsza oczyszczona maska. Brązowy garnek do figury, owadobójcze obsasy. Za uchem biała brzytwa,
raczej nie do wycinania na gniotku. Do tego głos jak z przędziewiałej rury. Szczerzył się jak wszyscy starzy sutenerzy, odsłaniając dziesiątkę pięków zupłych od lat 55 trinidadzkiego pieprzu. Rzucia muszu śmienia cygar domowej roboty. Stary zarządzał też spartańską echotyknuła na pintorku, gdzie z mrów zaledywał z wysoką bitą. Pod łóżkami walały się ręczniki krokmalane na ziemi. W oknach putwiały, ociężały zasłony, a dziewczęta sumę swojej i twojej wagi kasowały w funta. Mrucząc pod nosem, Charlie wyganiał ejakulat z budek teledyntofonicznych, przemywał swoje dziwki parafiną. Dziwki prima rodowodowe z kroplą krwi antycznej, bezwstydnie kurwysonej na świński kopytka. Cycate elektroluksy o złotniczym profilu, mamuśka przy kości, których biodra przestrajały stręczyny łóżek na rdzenne bimol kolejnymi burdeli. Były też różne śpiewaj, śpiewaj to ryba. Dawne bądź ziemi element na próbowy kumu suki zapitrypującej kwestii. Te pozwalały ci polizać nawet bliznę po maskę mastektą. Brawo! Kto dalej? Żebyś miał od nowej strony. Kto dalej? Ale dziś pełnoletnie czarnuchy siedziały z kielichami w ręku, patrząc przez bimber w stronę drzwi, który miał stanąć sam Jonesa. Teraz zapraszamy czoła sama prozy krakowskiej. Mariusza Sambora. Nie, Czytanie na dwa głosy. Niebo głosy. Wybierz. Niebo głosy. Młody wybiera. Niebo głosy. Nie niebo głosy, tylko niebo głosy. Stop. Nie, to jest ten Milan, ale nie, nie. Ale jest na obo, trzeba coś napisać po tym. Nie, no. Dobra. Po tym mi... Co ile? Tam ci będzie to daj znać. Raz już? Dobra, ale to najpierw wszystko. Bruno Supia, konfrontacja, go sam spotyka za ponad jego zamiarstwa. Za gejzerami błotnymi, za trybunami boiska, za zakrętem drogi do portu, tam gdzie pasaty karbują inercyjne zwierciadło morza i sypią piaskiem w oczy. Promień lasera z latarni morskiej rozwłaca opary siarki. Z mroku wykracza kontur w masce z rybimi strzelami. Joe sam staje jak wryty. Zbir zagrada za mu drogę. Jego ubiór zbiór akcesoriów nocnego grasanta. Czarne sombrero z wielkoformatowym rondem. Czarna peleryna z kołnierzem na szorc, czarna tunika z satyny, czarne spodnie haftowane w księżyce, czteroramienne gwiazdy i wykrętne spiralki, czarny tors, mryga miriadą cekinów. Tym razem w ogóle się nie jąka, gładka gadka jak steldron rozjechany walcem. Hej, Joe! To twoje ostatnie podrygi! Pozwól, że się przedstawię! Nocny grasan, bo nagi!
Najupierdliwszy, skrajnie okrutny killer. W promieniu swego zgardliwego wzroku potrafię posłać do piachu ekstremalnie nastruganą maczetą. Dobra, dzięki. Teraz solo. Solo. Chcę czytać dalej. Okej, okay, Mariusz. Ja się ten zapowietrzyłem. Plwam zaś za jerem, biorę wroga na rogi, nie wkurw mnie. 2 lata i 2 miesiące drzemałem w tnej komacie, komnacie łona mej matuli, aż grom walnął w izbę jej uszarni i grad kamieni słonecznych skupił miasta gwiazd. W dokumentalnej demolce plany bezzwłocznie dałem nura w bezkresne uniwersum, rżąc po widnokrąg złowrogą grypserą. Grasowałem, dryfując na wschód. Strach blady padł na ludzkie osady, złupiłem trupa księdza, księcia i zięcia biskupa. Stawiali twardy upór, ale jestem brutal, zimną klingą nakuwam ich płuca, kości na podpałkę rzucam, kokosy łuskam, kopię tłuste dubska. Ja, skubacony rozprówacz, dziurawię ich jak rusztak. Syntaksy i sigile macerowane w siarkowych kawernach. Grymację nocnego grasanta telepatycznie przelał mi mój tatko, tak to kształcąc mnie na strongmana bestio wzroku gada. Niech ci ziemia letką będzie, to mnie hajsu przybędzie, radzę nie kitrać pod pachą nigernetycznego ziarna, bo ci nakopię w zad, czerep rozłupię w drobny mak, nie wyliżysz się z moich ran, bo ci bon nagi zrobi ciach, ciarach. To nawet woda się nie zrasta. Dzięki. Dobry rozdział. Who's next? Who's next? Zuza, Zuzanna. A można coś swojego przeczytać? Czy tak, wszystko można. Wszystko można. Swojego, no. Kto chce czytać Józefa? Emilia. Nie, ciebie nie wyznaczamy. Latek! Nie chcę. To ja mam takie dwa nowe wiersze. Ale musi do końca, czy musi czytać? Nie mówię do samego końca. I w sumie chciałam sobie przeczytać. Okej. Dostałam upierdol za pracę w soboty. Najgorsze są faktury netto, trzeba ręcznie sprawdzić VAT i obliczyć procent. Dzisiaj mam 20 takich korekt. Połączenie zostało gwałtownie przerwane przez zdalnego hosta. Od ostatniego spotkania badałam dźwiękoszczelność miast i wrażliwość na związki spotkane w tramwajach. Równałam weganizm do zbiórek internetowych i piętnowałam niepowtarzalność w hierarchii korporacji. Gdy odwołali parady, myślałam, czy mogę być lesbą mimo odwołania. Nie tak myśmy się umawiali. Dzięki. Bo ale się nie omawiali. No właśnie, kurwa. Nie pracuj, będzie na żywce, będę się jąkał. Dawaj. Fidel, dawaj. Dawaj, Fidel. Dobry Fidel. Dzień, to jest drugi. Dobry, to byłem w łóżku. To będzie twoje? Nie. Jeszcze czego?